Cześć wszystkim, z tej strony Tomek Poradzisz i witam was dzisiaj na pierwszym odcinku na moim nowym polskim kanale. Wielu z was od dawna prosiło mnie o to, żebym zaczął tworzyć materiały właśnie po polsku, więc w końcu przekonałem się i przychodzę do was właśnie z tym kanałem. Dzisiaj rozpoczynamy serię hotlapów, w której będę pokazywał wam swoje najszybsze okrążenia na danych torach i dawał pewne rady, jak wykręcić jak najszybsze czasy właśnie na nich. Także mam nadzieję, że ta seria się spodoba. Jest to pierwszy film na tym kanale i planuję ten kanał mocno, mocno rozwijać, przychodzić do was nowym kontentem regularnie, także jeżeli spodoba ci się dzisiejszy film i chcesz zobaczyć więcej, nie zapomnij, żeby zasubskrybować kanał. A tymczasem przechodzimy już do samego okrążenia po Bahrajnie. A więc zapraszam was na szybkie kółko po torze Sakir International. Wychodząc z ostatniego zakrętu, upewniamy się, że nasze wyjście jest czyste i że rozpoczniemy nasze okrążenie z jak najwyższą prędkością. Otwieram system DRS jak najwcześniej się tylko da i rozpoczynamy nasze okrążenie po prostej startowej. Wchodzimy do pierwszego zakrętu, będziemy hamować około 100 metra, jak widzicie tutaj ta czarna tabliczka po lewej, to jest nasz punkt hamowania. Schodzimy do trzeciego biegu, szybka redukcja biegów i jak tylko trafimy w apex, to szybki upshift do czwórki, żeby pomóc trakcji na wyjściu. Teraz lekko pod górę, trzeba tutaj uważać z trakcją, ale używamy całego toru, ścinamy wewnętrzną i używamy całej tarki na zewnętrznej, jednocześnie jak najwcześniej starając się docisnąć gaz do maksa. Teraz wjeżdżamy do zakrętu numer 4, hamujemy między tymi dwoma tabliczkami, setką a pięćdziesiątką, mniej więcej po środku, schodzimy do piątego biegu, uderzamy w apex i znowu tor bardzo nierówny, więc musimy uważać z tym, jak dodajemy gaz. Używamy troszeczkę tej tarki na wyjściu, ale nie całą, ponieważ to spowoduje, że nasze auto po prostu podskoczy na tej tarce i stracimy dużo czasu, jak i możliwe nawet, że kontrolę nad naszym samochodem. Trzymamy szósty bieg przez dwie eski, trzymamy się blisko tarek, ale staramy się na nie najeżdżać, bo są dosyć śliskie i oczywiście nie najeżdżamy za bardzo na tarkę na wyjściu, bo to zazwyczaj kończy się śmiercią. Czwarty bieg przez hairpin, znowu trafiamy w apex i uważnie na wyjściu z gazem. Nie ma jednolitego punktu hamowania do tego hairpinu, więc bardzo łatwo przestrzelić lub zahamować za wcześnie. Teraz zakręt numer 9, bardzo trudny, techniczny zakręt, ponieważ musimy jednocześnie skręcać i hamować, także musimy być bardzo uważni z tym, jak używamy hamulca. Czwarty bieg, uważnie znowu z trakcją i otwieramy DRS na tej krótkiej, prostej, zanim przejdziemy do zakrętu numer 10, w którym hamować będziemy tuż przed 50 metrem. Schodzimy do piątego biegu, uderzamy w apex i musimy uważać na wyjściu, bo jeżeli dotkniemy tej tarki na zewnętrznej, to stracimy mnóstwo czasu. Podjeżdżamy teraz pod górę z gazem do dechy przez ten długi prawy zakręt, używamy tarki po wewnętrznej i wyjeżdżamy na tarkę po zewnętrznej, wchodząc w przedostatni zakręt na tym okrążeniu. Piąty bieg, niekoniecznie musimy tutaj trafić w apex, najważniejsze jest średnia prędkość, którą przejedziemy przez zakręt i oczywiście to wyjście, które musi być jak najlepsze, ponieważ mamy tutaj całkiem długą, prostą. Przed ostatnim zakrętem, do którego hamujemy około 100 metra, czwarty bieg, atakujemy tarkę po wewnętrznej i wyjeżdżamy praktycznie całym samochodem na tarkę po zewnętrznej. Zobaczcie, jak na limicie tutaj przejechałem. Prawe koła były już na białej linii. Tymczasem otwieramy już DRS i przejeżdżamy przez linię mety, by skończyć nasze okrążenie w Bahrajnie. Jak widzicie, okrążenie, które właśnie wam pokazałem, uplasowało mnie na 16 miejscu na świecie w rankingach próby czasowej. Jest z nim mnóstwo czasu do znalezienia, ale chciałem pokazać wam po prostu solidne okrążenie. Z kolei setup, którego użyłem na tym okrążeniu, widzicie w tym momencie na ekranie. Jest to setup defaultowy z Time Triala. Działa on bardzo dobrze pod kątem kwalifikacji, ale do wyścigu na pewno podwyższyłbym nieco off-diff, ponieważ setup po prostu lubi czasami uciec w wolniejszych zakrętach. Tymczasem na dziś to wszystko, mam nadzieję, że filmik się podobał. Pamiętajcie, że filmików będzie więcej, także zasubskrybujcie, jeżeli się podobało i chcecie więcej. Tymczasem ja dziękuję za oglądanie i widzimy się niedługo.